W wierszu 10 Paweł mówi o czymś, co jest bardzo adekwatne do naszych czasów. Dotyka kwestii rozwodów i separacji w kościele. Zobaczmy. Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz pan. Żona niech nie odchodzi od męża. Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża, albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony. Znowu musimy pograć w wabank. Mamy odpowiedź, ale nie widzimy pytania. Możemy jednak wydedukować z rodzaju odpowiedzi, jakiej udziela Paweł, że tam, gdzie napisane jest do tych, którzy żyją w małżeństwie, nakazuje, Chciałbym zasugerować, iż Paweł udziela odpowiedzi dotyczącej kwestii pary małżeńskiej chcącej się rozwieść. I zaczyna odpowiadać na kolejne pytanie. Na pierwsze już udzielił odpowiedzi w pierwszych dziewięciu wersetach. Teraz zajmie się kwestią pary chrześcijan, która chce się rozwieść. Pozwólcie, że zajmę stanowisko również w tej kwestii. I co napiszę tej parze? Żona niech nie odchodzi od męża. To pytanie prawdopodobnie wynika z dziwactw, jakie miały miejsce w Korycie. I myślenia, aby być osobą bardziej pobożną, lepiej będzie wstrzymywać się od seksu. Jeśli jestem poślubiona swojemu mężowi, powinnam z nim odbywać stosunek seksualny. Ale czy nie byłoby zatem lepiej, gdybym się z nim rozwiodła? Bo ja przecież chcę bardziej służyć Panu. Dlatego rozwiodę się z nim po i poświęcę się w 100% służbie dla niego. Myśleli, że przez bycie teraz samemu rozwiedziono, soma będzie bardziej święta. Byli gotowi złamać śluby małżeńskie na korzyść większej pobożności, wyższego dobra. Na co Paweł odpowiada: Absolutnie to nie ta droga. Dlatego czytamy u Pawła: Żona niech nie odchodzi od męża. Wyraźna odpowiedź na zadane pytanie. Ale sprawa się komplikuje, bo Pawle, co jeśli? Co jeśli jest to wyjątkowo beznadziejny przypadek? Co jeśli mój mąż jest dla mnie niedobry? Jesteśmy oboje bardzo nieszczęśliwi. Co jeśli mamy problemy finansowe? Co jeśli to i tamto? Pawle, co jeśli w naszym małżeństwie jest pełno problemów? I wydaje mi się, że Paweł odpowiada takiej chrześcijańskiej parze w wierszu 11. Nawet jeśli ona odejdzie, niech pozostanie niezamężna. Albo niech pojedna się ze swoim mężem. I mąż niechaj również nie odrzuca żony. Paweł adresuje swoją wypowiedź do dwóch osób, które mienią się być chrześcijanami i mówi im, że nie powinni, w rzeczywistości nie mogą rozwalić małżeństwa w poszukiwaniu wyższego rodzaju duchowości. Tak naprawdę, gdy jedno odeszłoby od drugiego, jakie pozostają im opcje? Albo zostaniecie sami, albo się pojednacie. Ciężka prawda, co? Aby mieć pełen obraz tego, co Paweł chce tu powiedzieć, musimy połączyć to z dwoma konkretnymi powodami, na podstawie których Bóg może uznać rozwód. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 19, wersety 3 po 9, czytamy, co Jezus sam ma do powiedzenia na ten temat. Rozwód może zostać uznany za prawomocny przed Bogiem w przypadku zdrady seksualnej. Natomiast w wierszu 15 pierwszego listu do Koryntian Paweł doda za inspiracją ducha świętego drugą opcję dla uznania rozwodu. jest to przypadek niewierzącego partnera, chcącego opuścić wierzącego partnera. Ale nie o tym rozmawiamy w wierszach 10 i 11, ponieważ ci oboje są wierzącymi. I w tym przypadku również nie mówimy o przypadku zdrady seksualnej. Ponieważ Paweł dokładnie wie, iż Jezus wyraźnie się już na ten temat wypowiedział. Zatem nie mówimy tu o niewierności małżeńskiej, nie mówimy tu również o niewierzącej osobie pragnącej porzucić swego męża czy żony. Zatem nie ma innych podstaw, aby Bóg mógł uznać rozwód, nawet jeśli urząd czy państwo je uznają. Ale jeśli Bóg nie uznaje takiego rozwodu, to dana osoba nie jest wolna, aby wstąpić w nowy związek. Jedyną opcją jest pojednanie się ze swoim współmałżonkiem. Jezus powiedział, że ta osoba, która odejdzie bez uzasadnionych powodów, i łączy się z inną osobą, popełnia cudzołóstwo. I ktokolwiek łączy się z taką osobą w ten sposób rozwiedzioną, również popełnia cudzołóstwo. Rozumiecie, co tu jest napisane? Paweł pisze, że jeśli Twoje odejście nie jest uznane przez Boga, to w jego oczach wciąż jesteś zamężna lub żonaty. A jeśli zdecydujesz się wyjść za kogoś innego, to popełniasz cudzołóstwo, tak naprawdę popełniasz bigamię, jesteś poślubiony dwóm osobom w tym samym czasie. Ponieważ z boskiej perspektywy Twoje pierwsze małżeństwo nigdy nie przestało. Istnieć. Czy pamiętacie, co uczniowie Jezusa powiedzieli, kiedy usłyszeli zdanie Jezusa na ten temat i uświadomili sobie, jak poważnym zobowiązaniem jest małżeństwo? Sposób, w jaki rozwód był ogólnie postrzegany w czasach Jezusa, to bez orzekania winy. Zatem popularna nauka tamtych czasów mówiła, że osoby mogą się rozwieć kiedykolwiek i dla jakiejkolwiek przyczyny. Literalnie, rabini nauczali, że mąż może odesłać żonę, jeśli ta przypali jego jedzenie. Rabini nauczali również, że rozwód nie tylko był dopuszczany, ale wręcz nakazywany. Jeśli masz beznadziejną żonę, Bóg rozkazuje ci się z nią rozwieść. Jezus natomiast powiedział, nie tak się rzeczy mają. Pismo wyraźnie mówi, że rozwód jest dozwolony tylko w przypadku zdrady seksualnej. I nie mówimy tu o przypadku, gdy niewierzący opuszcza wierzącego. O tym będzie mowa nieco dalej. Ale pamiętacie, co odpowiedzieli uczniowie, kiedy Jezus podał te warunki? Jeśli tak się rzeczy mają, to lepiej się nie pobierać. Amen. Czy wiecie, że kiedy przychodzą do mnie narzeczeni, to jest to pierwsza rzecz, o której do nich mówię? Czy wiecie, w co się pakujecie? Kiedy wstępujecie w związek małżeński, nie możecie tak po prostu go sobie zerwać. Bóg daje wam bardzo ograniczone możliwości dla uczynienia tego. A jeśli postanowisz to zlekceważyć, to Bóg nie zamierza tego uznać. Przyjaciele, jeśli jakaś osoba mówi, że Bóg nie chce, abym dłużej żył, żyła w tym związku, tak, słyszałem to nieraz. Słyszałem nawet słowa: Bóg dał mi teraz kogoś znacznie lepszego. Osoby te w ogóle nie mówią w zgodzie z wolą Bożą. Bóg nigdy nie uzna rozwodu z takich powodów. Spójrzmy raz jeszcze na wiersz 11. Ale jeśli by odeszła, przyjaciele, jeśli chrześcijańska para rozejdzie się, nie spełniając warunków dla biblijnego rozwodu, być może z powodu mylnego poczucia na temat własnego uduchowienia, to się zdarza. No, bardziej mogę przysłużyć się Bogu, będąc samemu, dlatego zostawiam moją żonę czy męża. Powodem może być ogólne poczucie nieszczęścia, czy też stale obecny konflikt, lub swego rodzaju nadużycia, czy niedola, uzależnienia, czy bieda. Paweł uznaje to, ale bez specjalnego zachęcania, że jedna ze stron może odejść w takim przypadku, ale nie mogą uznać siebie za rozwiedzionych. Takie osoby nie mają prawa na ponowne zawarcie małżeństwa. Ich rozejście nie spełniło warunków biblijnego rozwodu. Te problemy być może mogą usprawiedliwić separację, ale od obu stron oczekuje się dochować przysięgi małżeńskiej, nawet gdy żyją osobno. Ponieważ w oczach Bożych ci dwoje wciąż są małżeństwem, nie jestem w stanie żyć dłużej z tym mężczyzną. On jest nie do wytrzymania. Już dłużej tego nie zniosę. Chyba zwariuję zaraz. To jest dłużej niemożliwym tak żyć. Czy zdradził Cię? Nie. W takim razie nie możesz się rozwieć, ale jeśli musisz, możesz żyć osobno. Możecie się odseperować. Ale nie myśl o chodzeniu na randki. Nie myśl o występowaniu o rozwód. Przynajmniej przed Bogiem nie możesz. Przed Bogiem nie ma takiego uzasadnienia jak niedopasowanie, czy ogólne poczucie nieszczęścia, ani nic podobnego. Przynajmniej w Bożym Leksykonie tego nie znajdziesz. Czy ty tak poważnie mówisz, że ten mężczyzna lub ta kobieta ma żyć do końca swojego życia w swego rodzaju celibacie? W oddzieleniu od swego partnera i niezamężna lub nieżonaty? Właśnie tak. Ponieważ tak poważnie Bóg podchodzi do małżeńskiego przymierza. I nie można go tak po prostu złamać. Nie można go unieważnić bez podanej przyczyny. Z punktu widzenia Boga ci dwoje wciąż są małżeństwem, ponieważ ich przysięga nie została naruszona z powodów, o jakich Biblia sprawozdaje. I lepiej uwierz, że jest to twarda nauka. Dlatego właśnie, kiedy uczniowie Jezusa to usłyszeli, powiedzieli: Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. Może tak właśnie jest w Twoim przypadku. Czy wiesz do czego się zobowiązujesz przed Bogiem? Nawet jeśli okaże się, że twoja żona lub mąż to jakiś całkowity palant i nie jesteście już w stanie ze sobą dłużej wytrzymać, i nie możesz już dłużej mieszkać z nim pod jednym dachem, i dla swojego dobra i wewnętrznego spokoju musisz odejść, to zrób to. Ale nie odchodzisz jako wolna do wzięcia osoba. Wciąż obowiązuje cię przysięga małżeńska. Jakie masz opcje? Spójrz na werset 18. Pozostań sam, sama lub pojednaj się. Takie masz opcje. Zgadzam się z wami, że jest to trudne nauczanie. Gdybym osobiście był odpowiedzialny za te warunki, pewnie napisałbym je inaczej. Ale one nie zależą ani ode mnie, ani od ciebie. Ani nie jest to kwestią świeckich sądów, aby podawać powody dla rozwodu. Drodzy, możecie otrzymać rozwód, który uznany będzie przez stan Kalifornia, ale nie przez niebo. I to jest dużo ważniejsze. Pod koniec wiersza jedenastego Paweł pisze: mąż niech nie rozwodzi się z żoną. Paweł podaje tę samą zasadę w stosunku do mężów, jak i do żon, ale czyni pewne rozróżnienie. W wierszu jedenastym pisze, że jest to dopuszczalne, lecz nie polecane, aby żona mogła opuścić męża. Ale odejście jest czym innym niż rozwód. Paweł nie myśli o rozwodzie, kiedy pisze o odejściu. Żyjcie razem, jakbyście byli małżonkami, będąc jednak w separacji. Chciałbym podkreślić jeszcze jedną istotną kwestię. Jezus dopuścił rozwód w przypadku zdrady małżeńskiej, ale nigdy tego nie przykazał. To było kolejne błędne nauczanie w przepisach żydowskich. Nauczano, że jeśli Twoja żona jest kiepska, to Twoim obowiązkiem przed Bogiem jest rozwieść się z nią. Jezus jednak powiedział Nie, tak nie jest. Bóg nigdy nie uprawomocnił rozwodu, ale przyzwolił na niego z powodu zatwardziałości waszych serc.